Tak, skrytykowałem sprzeczny z Biblią sakrament katolickiej mszy. Winny! Obrazy uczuć religijnych katolików. Tak, ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, prześladują moją rodzinę, zniszczyli mi samochód, a jednocześnie obnoszą się ze swoim katolicyzmem, nazwałem katolickimi mędami. Winny! Znieważenia osób wyznania katolickiego. Tak, powiedziałem, że prezydent Duda zachował się jak tchórz i zdrajca. Winny! Znieważenia prezydenta. Tak, powiedziałem, że niektórzy Polacy są gnidowaci. Winny! Obrazy narodu polskiego. I tak, jestem za rozprawieniem się z komunizmem w zbrodniczym reżimie Korei Północnej. Winny! Nawoływania do wojny napastniczej. Ale czy jako protestancki pastor, dziennikarz, redaktor naczelny internetowej telewizji Idź Pod Prąd, czy po prostu jako obywatel nie mogę wygłaszać swoich poglądów, swojego zdania? Czy to, że jestem w mniejszości, jeśli chodzi o wyznanie w Polsce, ogranicza mi prawo do krytyki większościowej religii katolickiej? Czy nie można oceniać prezydenta, na którego się głosowało, a który nie spełnił swoich obietnic? Gdzie się podziała wolność słowa i tolerancja, z których w XVI wieku byliśmy znani na całym świecie? Co się stało z naszą debatą publiczną, która w wiekach poprzednich słynęła z barwnego i odważnego języka, pobudzając cały naród do refleksji i rozwoju cywilizacyjnego? Dlaczego pozwoliliśmy jednej opcji politycznej lub jednemu wyznaniu dyktować nam, co mamy mówić i jak mamy myśleć? Dlaczego za poglądy rządowa prokuratura stawia przed sądem coraz więcej obywateli? Jak skończymy, drodzy Państwo, jeśli nie powiemy stop zamykaniu w więzieniach za słowa? Nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i redaktorem naczelnym internetowej telewizji Idź Pod Prąd. I to jest moje stanowisko w sprawie procesu karnego, który toczy się przeciwko mnie w lubelskim sądzie okręgowym, w którym grozi mi 5 lat więzienia. Dwudziestego 8 maja odbędzie się kolejna rozprawa. Obawiam się, że może być ostatnią i że zostanę skazany. Większość z Was mnie nie zna i nie do końca wiecie, jak zareagować na te informacje. Oczywiście rozumiem to. Proszę Was tylko o jedną rzecz. Nie musicie mnie popierać, nie musicie się nawet ze mną zgadzać, ale podajcie dalej tę informację po to, by poinformować opinię publiczną, że za krytykę katolicyzmu na Kazaniu można pójść w Polsce do więzienia i że polska katolicka władza próbuje cenzurować protestanckiego pastora i dziennikarza. Niech ludzie sami wyrobią sobie zdanie na ten temat. Jako pastor i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd bronię wolności słowa wszystkich osób, także tych, z którymi się nie zgadzam. Jako Kościół i telewizja wstawiamy się m.in. za prześladowanymi przez komunistyczne Chiny Ujgurami czy wyznawcami Falun Gong. Wstawiałem się również za posłanką Shering Wielgus, która ma prawo krytykować swój Kościół, a także za Nergalem czy Jakubem Żulczykiem, którzy są oskarżeni odpowiednio za obrazę uczuć religijnych katolików i za znieważenie prezydenta Dudy. Uważam, że każdy, niezależnie od poglądów, ma prawo swobodnie je głosić w imię starej maksymy. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale zrobię wszystko, byś mógł to robić. Zostałem oskarżony przez grupę hejterów i niestety prokuraturę o to, że w swoich kazaniach, a także programach publicystycznych i satyrycznych rzekomo obraziłem uczucia religijne katolików. W jaki sposób? Między innymi używając w kontekście katolickich sakramentów słowa pierd. Użyłem tego potocznego słowa nie w celu obrażania czegokolwiek czy kogokolwiek, ale w kontekście niebiblijnej praktyki pobierania przez księży opłat za sakramenty, a co za tym idzie, za drogę do nieba. Protestanci od wieków używają ostrego języka, by pokazać, że katolicka msza jest sprzeczna ze Słowem Bożym.
ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy raz na zawsze, 2000 lat temu, i nie można powtarzać Jego ofiary podczas mszy. Wyżej wspomnianego słowa użyłem po to, by podkreślić, że formułki wypowiadane przez księży nad hostią są nieważne i nie są w stanie przemienić jej w Jezusa. Szokującego języka używam po to, by wstrząsnąć katolikami, by zrozumieli przekaz Jezusa o darmowym zbawieniu, nie z sakramentów, nie z uczynków, ale tylko i wyłącznie z wiary w Niego, jedynego Zbawiciela. A tym, których razi mój język, polecam fraszki ojca literatury polskiej, także protestanta Mikołaja Reja. Na przykład: baba, co pierdziała u chrzcin. Czy: księdza, co wróbel osrał. A może Reja też warto by postawić przed sądem? Kolejny zarzut sformułowany wobec mnie przez lubelską prokuraturę to rzekome znieważenie osób wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez użycie sformułowania katolickie mędy. Absolutnie nie miałem na celu znieważenia kogokolwiek ze względu na to, że jest katolikiem. Nie mówiłem też o wszystkich katolikach. Wystarczy, aby pani prokurator Katarzyna Urban nie wyrywała moich słów z kontekstu, a zrozumiałaby, o co w nich chodzi. Oto zdanie w całości. Przecież nas nie obszczekują komunistyczne mędy. Nas jakie mędy obszczekują? Katolickie mędy. Nie chodzi więc ani o wszystkich katolików, ani o znieważenie kogoś z powodu jego katolicyzmu, ale o pokazanie motywacji ideowej naszych hejterów. W programie tłumaczę, że ataki na naszą telewizję nie pochodzą w większości od osób o otwartych przekonaniach lewicowych czy ateistycznych, ale od ludzi, którzy przedstawiają siebie jako gorliwych katolików, a jednocześnie dopuszczają się działań przestępczych. Wobec dwóch oskarżycieli posiłkowych w moim procesie, czyli autorów donosu na mnie do prokuratury, toczą się postępowania karne o nawoływanie do nienawiści. Te osoby od lat prześladują mnie, moją rodzinę i Kościół. Nie oszczędzili nawet mojego wnuka, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę mojego kościoła. Nawoływali do fizycznej przemocy wobec mnie. Prowadzą znieważające nas strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec nas. Udostępniają także mój adres domowy w sieci. Jeden z nich został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów. Ci właśnie hejterzy i prokuratura oskarżają mnie także o rzekome znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy określeniami zdrajca i tchórz. Pojawiają się one w reakcji na wystąpienie prezydenta Dudy podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2018 roku, kiedy prezydent nie powiedział otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, tylko użył eufemizmu państwo trzecie. Użyłem ich w szerszym kontekście przyjęcia tchórzliwej w mojej ocenie postawy Andrzeja Dudy wobec Rosji Władimira Putina. Określenia te nie mają więc na celu obrażenia prezydenta jako człowieka, a jedynie są ostrą krytyką jego działalności publicznej. Chcę przypomnieć w tym momencie jeszcze o jednej rzeczy. Bardzo mocno angażowałem się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy w 2015 roku, popierając go, nawołując do głosowania na niego i wiążąc z nim nadzieję na dobrą zmianę Polski. Niestety prezydent Duda nie zrealizował swoich obietnic i wyparł się części wartości, które głosił. Pomimo oburzenia z tego powodu, które wyrażałem w swojej działalności publicznej, potrafiłem go też chwalić za to, co zrobił dobrze, a w wyborach 2020 roku nie stanąłem przeciwko niemu, ale zadeklarowałem neutralność i nie poszedłem na wybory. Jednocześnie do telewizji Idź Pod Prąd zapraszałem również gości, którzy wzywali do głosowania na Dudę, co pokazuje, że celem mojej działalności publicystycznej absolutnie nie jest znieważanie prezydenta, a jedynie troska o to, by godnie sprawował swój urząd w wierności Polsce.
Prokuratura ręka w rękę z hejterami oskarżyła mnie także o rzekome znieważenie narodu polskiego. Jest to dla mnie szczególnie przykre. Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Miłości do Polski i polskiego narodu nauczyła mnie przede wszystkim moja babcia Teodozja Chojecka z domu Lewkowicz, nauczycielka i organizatorka tajnego nauczania podczas niemieckiej okupacji. A jednym ze wzorów patriotyzmu był dla mnie mój dziadek, oficer batalionów chłopskich. Nigdy nie znieważyłem narodu polskiego. Narodu, który kocham i który poprzez moją działalność staram się promować na całym świecie. Określenie Polacy są gnidowaci pojawia się w moim pytaniu mającym na celu szukanie recepty na poprawę kondycji narodu polskiego. Nie ma w nim więc absolutnie intencji obrażania narodu polskiego, a jest to głos w dyskusji, jak uczynić go lepszym. Odnosi się do pewnego typu Polaków, którzy przebywając za granicą potrafią donosić na innego Polaka. Co ważne, wypowiadając te słowa, odpowiadam na pytania naszego rodaka z Polonii w Wielkiej Brytanii, które brzmiało: jak dotrzeć do Polonii na wyspach i im uzmysłowić, że my pomimo wszystko jesteśmy tu gośćmi i zawsze będziemy mniejszością, że możemy się gryźć między sobą, ale na lokalnym rynku powinniśmy współpracować dla dobra nas samych. Tymczasem większość skupia się na różnicach, donosach i innych świństwach. Dlaczego Polak Polakowi Polakiem? Na koniec czas na deser. Prokuratura i hejterzy oskarżyli mnie o nawoływanie i pochwalanie wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną. Na twarzach wielu z Państwa pojawia się zapewne w tym momencie uśmiech lub niedowierzanie. Jednak również ten zarzut nie jest ponurym żartem ani cytatem z procesu Franza Kafki, ale współczesną polską rzeczywistością. Cóż, w wyjaśnieniach przedstawionych sądowi oświadczyłem, że zarzut ten wskazuje na ogromną ignorancję prokuratury Zbigniewa Ziobry. Fakty są takie, że to komuniści koreańscy przy współdziałaniu komunistów chińskich i materialnym wsparciu sowieckiej Rosji zaatakowali Republikę Korei w 1950 roku. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała o wysłaniu sił międzynarodowych na Półwysep Koreański i w tej wojnie to komunistyczne Chiny zostały uznane przez ONZ za agresora i ONZ wezwało wszystkie państwa świata do udzielenia pomocy i wsparcia swoim działaniom w Korei przeciwko komunistom. Po militarnym zaangażowaniu USA i śmierci Stalina zawarto rozejm 27 lipca 1953 roku, który trwa do dziś. Do dziś też stacjonują w Korei siły ONZ nadzorujące rozejm na granicy 38 równoleżnika. Nie można więc, po pierwsze, nawoływać do rozpoczęcia wojny, która trwa od ponad 70 lat. Rozejm jest tylko przerwaniem działań militarnych, a nie zakończeniem wojny. Po drugie, nie można uważać obrony przed ekspansją komunistycznych napastników za wojnę napastniczą. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o mojej sprawie, proszę kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Odpowiem też chętnie na Wasze pytania na temat szczegółów sprawy. Piszcie na kontakt@icpodprat.pl. I kiedy już zapoznacie się z moją sprawą, będę wdzięczny za wrzucenie do sieci zdjęcia z hashtagiem Support Pastor Chojecki. A dziennikarzy zapraszam na wywiad, którego chętnie Wam udzielę. Z całego serca dziękuję i pozdrawiam.